Profesor Jerzy Merkisz został piątym doktorem honoris causa w 10-letniej historii Akademii Techniczno-Humanistycznej. Akademia Techniczno-Humanistyczna przyznała kolejny doktorat honoris causa. 30 maja podczas uroczystości w Teatrze Polskim tytuł doktora honoris causa Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej otrzymał profesor doktor habilitowany inżynier Jerzy Merkisz. Bardzo się cieszymy, że w gronie naszych wyróżnionych doktorów honoris causa jest pan profesor Merkisz. Jego osiągnięcia i jego zasługi dla rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej przyczyniły się chociażby nie tylko w sensie tych właśnie wynalazków, ale przede wszystkim w sensie dorobku naukowego, bo będąc promotorem, będąc recenzentem wielu powiedzmy młodych adeptów nauki, przyczynił się do rozwoju nie tylko ich osobistego, ale również rozwoju uczelni całej, a zatem dzięki takim ludziom, którym między innymi nadajemy tytuł doktora honoris causa, sama uczelnia rozwija się w kierunku właśnie akademickim jeszcze bardziej. Profesor Merkisz ma 64 lata, jest absolwentem Politechniki Poznańskiej. Z nią też związał swoją karierę naukową. Tu w 1992 roku habilitował się w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności silniki spalinowe. Jego działalność naukowa obejmuje zagadnienia spalania i toksyczności silników spalinowych oraz ekologicznych oddziaływań transportu na środowisko. Właśnie w tej branży profesor Merkisz uchodzi za niekwestionowany autorytet lidera krajowego środowiska naukowego z ugruntowaną pozycją międzynarodową. Wynika to z ogromnego dorobku naukowego, także członkostwa w zagranicznych i krajowych stowarzyszeniach naukowych. Od ponad 25 lat profesor Merkisz współpracuje z Wydziałem Budowy Maszyn i Informatyki ATH, również z zakładami motoryzacyjnymi działającymi w regionie bielskim. Właśnie jego rolę w promocji Podbeskidzia jako ośrodka motoryzacyjnej myśli technicznej doceniła Akademia Techniczno-Humanistyczna, przyznając mu tytuł doktora honoris causa. Te moje związki to trwa już ponad 25 lat, bo pierwsze moje związki to była współpraca z panem profesorem Janem Aleksandrem Wajandem, który miał znaczący wpływ na moją karierę naukową. Takie już bardzo ścisłe związki zaczęły się w roku 90 poprzez firmę wtedy Ober Samochodem, czyli Bosmal, gdzie robiłem wiele badań i wypromowałem wielu doktorów, 6 doktorów było z Bosmalu. W międzyczasie oczywiście robiłem dużo prac wspólnych, a również byłem recenzentem wielu osób z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Pierwsza to była, nawet była wtedy filia Politechniki Łódzkiej jeszcze. Bardzo mi się z kolegami wspaniale współpracowało. Byli to ludzie bardzo mądrzy, aktywni i w związku z tym ja się od nich uczyłem i chyba oni ode mnie również. Uważam, że to była wspaniała współpraca, wielka przygoda, która do tej pory trwa. Jeden z tematów dość obszernych, które realizowane było wspólnie z Bosmalem i Politechniką Poznańską, to był rozwój trochę dzisiaj już zapomnianego samochodu Tarpan. To był samochód, który był produkowany w zakładach pod Poznaniem. Był on wyposażony w konstrukcji naszego pracownika wydziału w mechanizm różnicowy samoblokujący, a silnik do niego we współpracy z WSW Andrychów opracowano właśnie w ramach programu badawczego z udziałem profesora Merkisza. Oczywiście jestem bardzo wzruszony. Zdaję sobie sprawę, że tu pewno padnie wiele słów, może troszeczkę, jak to się mówi, na wyrost, ale będę się starał sprostać tym wszystkim oczekiwaniom względem mojej osoby. Mam nadzieję, że ta współpraca teraz będzie jeszcze bardziej efektywna. No teraz powiem szumnie, ku dobra nauki, ku dobra Akademii Techniczno-Humanistycznej i ku chwale również Politechniki Poznańskiej. To piąty doktorat honoris causa przyznany w 10-letniej historii Akademii Techniczno-Humanistycznej. Do tej pory otrzymali go profesor Józef Majer, profesor Jan Krysiński, profesor Albert Weckenmann oraz biskup Tadeusz Rakoczy.